przełom w sprawie Magdy K. Jest ostateczna decyzja sądu. Przełom w sprawie Magdaleny K. zostanie wydana Polsce. Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej podjął decyzję o wydaleniu Magdaleny K. do Polski. Kobieta miała być przywódczynią gangu pseudokibiców w Krakowie. Zarzuty jej stawiane są bardzo poważne. List gończy za Magdaleną K. został wystawiony jeszcze w listopadzie 2018 roku. Kobieta była poszukiwana również przez Interpol. Wreszcie w lutym tego roku została zatrzymana na Słowacji przez słowacką i węgierską policję. Kobieta jest uważana za przywódczynię krakowskiego gangu pseudokibiców. Podejrzewa się ją m.in. o przemyt narkotyków. Teraz Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej podjął decyzję o wydaleniu K. z Polski. Wcześniej adwokaci podejrzanej wystąpili o azyl na terenie Słowacji, ale sąd pod koniec września odrzucił ten wniosek. Ostatecznie po kolejnym odwołaniu się od orzeczenia, sąd orzekł, że wobec kobiety można zastosować europejski nakaz aresztowania. W konsekwencji 32-latka może odpowiadać za swoje czyny przed sądem w Polsce. Gang, na którego czele stała Magdalena K., składał się z pseudokibiców Krakowi. Pod jej dowództwem była grupa kilkudziesięciu osób zamieszanych w handel narkotykami, m.in. kokainą i marihuaną. Śledczy twierdzą, że grupa K. mogła przemycić narkotyki z Holandii. Chodzi o ponad 5 ton marihuany, której wartość przekracza 88 milionów złotych oraz kokainę wartą około 4 miliony euro. Kierowała gangiem pseudokibiców. Magdalena K. jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przemyt i handel narkotykami, utrudnianie postępowania karnego w innym śledztwie i składanie fałszywych zeznań oraz nakłanianie do tego innych. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Magdalena K. miała przejąć kontrolę nad gangiem Kiboli Krakowi po tym, jak zatrzymany został jej partner, jeden z liderów grupy Mariusz Z. Ta głośna policyjna akcja miała miejsce w grudniu 2017 roku. Zatrzymani zostali wówczas bracia Jakub i Mariusz Z. Trzeci z braci, Adrian Z., pseudonim Zielony, został zastrzelony podczas próby zatrzymania. Dziennikarze RMF FM ustalili wówczas, że gdy antyterroryści weszli do mieszkania Adriana Z. na krakowskim Ruczaju, ten rzucił się na nich, a jednemu z nich usiłował wyrwać karabinek i skierować go w stronę funkcjonariuszy. Antyterrorysta drugą ręką sięgnął wtedy po pistolet i strzelił w stronę zatrzymywanego. Adrian Z. mimo podjętej od razu reanimacji, zmarł. Właśnie po tych wydarzeniach, o czym informowało TVN24.pl, kontrolę nad gangiem przejąć miały Magdalena K. i partnerka Adriana Z. Ta druga została kilka miesięcy później zatrzymana, K. natomiast wyjechała z kraju i uniknęła aresztowania. Napady z maczetami, przemyt narkotyków według prokuratury, kierowana przez Magdalenę K. Grupa, w skład której wchodziło kilkudziesięciu ludzi, zajmowała się nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, dopuszczała się również czynów przeciwko życiu i zdrowiu, często z użyciem niebezpiecznych narzędzi jak noże i maczety. W ten sposób członkowie grupy mieli atakować pseudokibiców klubów piłkarskich z Krakowa i Łodzi. Prokuratura ustaliła, że grupa sprowadziła z Hiszpanii marihuanę w ilości nie mniejszej niż 5500 kg o szacowanej wartości czarnorynkowej 88 milionów złotych i kokainę z Holandii w ilości 120 kg o czarnorynkowej wartości około 4,3 milionów euro.